będzie bardzo kolorowo tym razem. Pokażę Wam moje obrazy i opowiem, do czego służą nam kolory. To jest. Agnieszka, trochę bliżej do mikrofonu. To jest pierwszy z nich. Nazwałam go Spirale Myśli. Na obrazach każdy z Was pewnie zobaczy coś innego, bo każdy widzi co innego. Mam nadzieję, że odbierzecie moje odczucia i myśli, które miałam podczas malowania. Malowanie jest dla mnie ogromną frajdą, wielką radością i ulubionym rodzajem twórczości. W ogóle to jestem taką wiejską kobietą. Chodzę po łąkach i zbieram zioła i potrzebuję być blisko natury. Jestem architektem krajobrazu i piszę o ogrodach. Jestem też autorką takich ciepłych bajkowierszy dla dzieci i ilustracji. Zebrałam je w książce Pora Słońca, Czas Księżyca. Od zawsze pociągało mnie to, co tajemnicze, nieznane, niewytłumaczalne. Pewnego dnia poczułam właśnie przemożną ochotę na malowanie, taką wielką chęć. I zaczęłam malować. Są to wizje, które wyświetlają mi się w mojej głowie, które przekazuje mi dusza. Nie myślcie, że, od samego początku wiedziałam, co maluję, bo po prostu nie wiedziałam, malowałam. Pewnego dnia mój mąż wpadł na pomysł i mówi: ty wiesz, że ty malujesz czakry? No i okazało się, że maluję intuicyjne obrazy energetyczne. Samo malowanie doładowuje mnie ogromnie. Jak gdy maluję, wstaję przed płótnem, ono jest wtedy moim światem. Uwielbiam mieszać farby bezpośrednio na płótnie, co tu zresztą widać. Zwróciliście już uwagę pewnie, że wybieram kolory czyste i żywe. Obrazy promieniują dobrą energią i możecie ładować nimi czakry. Co to są te czakry? Czakry to są wiry energii, takie centra energetyczne w naszych ciałach. Każdy je ma, skoro żyje. Jak są otwarte i czyste, energia płynie przez nas i dobrze funkcjonujemy w różnych we wszystkich aspektach życia. Jesteśmy szczęśliwi. Największe, główne czakry znajdują się na osi człowieka, od samego dołu do góry, mają kolory tęczy. Czakry dolne odpowiadają za świat materialny, a górne za duchowy i łączą się po środku w czakrze serca. To jest czakra podstawy. Czuję ją jako wielką kulę czerwonej energii. Znajduje się ona blisko kości ogonowej, odpowiada za zdrowie, za przeżycie, za bezpieczeństwo. No teraz poczujcie przez chwilę jej ciepło. Czakra podbrzusza, zwana inaczej sakralną, są to takie pączkujące pomarańczowe kule lub ognisty wir. Odpowiada za tworzenie, kreatywność, za przyjemność, za pozwolenie sobie na odczuwanie przyjemności. Żółta czakra splotu słonecznego jest dla mnie taką chmurą elektronów krążących wokół jasnego środka. Dzięki niej potrafimy spełniać nasze marzenia. To siła naszego działania, dzięki niej powstaje nasze bogactwo. I radość i obfitość wszelkiego rodzaju. Czakra serca. Wyobraźcie sobie gęstą kępę zielonych liści i z pomiędzy nich prześwituje światło. Odpowiada wiadomo, jak to serce. Za miłość innych ludzi, za miłość do siebie, za wybaczenie i za współczucie. Czakra gardła w wizjach jawi mi się jako taka niebieska grota ze światłem. Zresztą tutaj widzicie te struny głosowe. Rozwija twórczość, komunikację z innymi ludźmi i swobodne mówienie. Nie chodzi tu tylko o wydawanie głosu, ale również za to, za mówienie z przekonaniem o swojej prawdzie. Czakra trzeciego oka, inaczej mówiąc pierwszego oka, jest pomiędzy naszymi zwyczajnymi oczami. Wygląda jak morskie fale w kolorze indygo i fioletu. Trzecim okiem, jak już nam się otworzy, widzimy więcej. To jest nasza intuicja, nasz szósty zmysł, bardzo przydatny. Czakra korony jest tam, gdzie nosi się koronę, czyli na czubku głowy. Tu widzimy ten wir namalowany z boku, tamte były wszystkie z przodu. Jasny fiolet z pomarańczem. To nasze połączenie ze źródłem, z kosmosem, z wyższą mocą, jakkolwiek ją określamy, jak ją nazywamy.
Na niektórych obrazach maluję też stany emocjonalne i uczucia. Jak już się domyślacie, tutaj kolor też ma znaczenie. Żółty kolor to dla mnie radość i szczęście. W ogóle ciepłe kolory nas pobudzają, także zamiast kawy polecam trochę żółtego lub pomarańczowego koloru. Kolor zielony na obrazach oznacza nadzieję, dążenie do wolności i miłości. A kolory chłodne, niebieskie i fiolety wpływają na nas uspokajająco, relaksująco, sprzyjają jasności myślenia i je ułatwiają. Jak już wiemy, do czego przydają się różne kolory, to warto je zastosować w życiu codziennym. Otaczając się jakimś kolorem, wprowadzamy do siebie jego wibracje. Jeżeli pracujemy z konkretną czakrą, możemy medytować, ją sobie wyobrażać, patrzeć na obraz lub na kolor z nią związany. Warto też ubierać się w kolory czakr, nad którymi pracujemy, lub w kolor swojej aury. Niektóre osoby są na tyle zdolne, że widzą kolor swojej aury, a jeżeli nie widzimy, to przynajmniej wiemy, w jakich kolorach czujemy się dobrze i wtedy warto się ubierać w takie kolory lub ten kolor mieć w swoim otoczeniu, na ścianach, na obrazach. I zamiast czerni, która jest modna, ale działa depresyjnie w nadmiarze, co wiem z doświadczenia, bo przez kilka lat ubierałam się na czarno. Wybierajmy ubrania kolorowe, jeżeli chcemy być szczęśliwi i zdrowi. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję pięknie.